Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na spotkanie towarzyskie. Zaczynamy pierwsze 45 minut, a rozpoczyna Legia Warszawa. Iwica Wrtoliak. Radowicz. Jakub Rzeźniczak. Jodłowiec. Czy to wykorzysta? Ach, szkoda, stracili taką okazję. Jest dośrodkowanie. Kapitalnie bramkarz, ale to nie koniec akcji. Czy utrzyma się przy piłce? Blisko pole karne, może strzelać. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Mirosław Radowicz. Czy to strzela? Gol! Legia zdobywa bramkę. Ależ bramka, Włodek. Tak, wielkie brawa za ten strzał, ale podanie otwierające drogę do bramki było fantastyczne. Piękny gol przed tym strzałem. Spojrzał tylko na moment, jak ustawiony jest bramkarz. Legia Warszawa prowadzi w tym spotkaniu. Może dośrodkować. Dobre przejęcie podania w środku pola. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Szansa! Świetnie interweniuje. Rzut rożny. Ależ wolej! Piękna interwencja. Znów piłka poza boiskiem i znów rzut rożny. No, ładne zgranie głową do kolegi z drużyny. Pytanie, sędzia przerywa grę. Był faul, jak zareaguje?
Sędzia nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Tego co widzieliśmy, legionista zachował się bez sensu. Żółta kartka. Pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. Ależ jest wściekły na siebie, zmarnował taką dogodną sytuację. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. Legioniści wznowią grę od linii bocznej. Doliak. Jodłowiec. Świetne przejęcie i zatrzymanie dobrze zapowiadającej się akcji. Iwica Wrdoliak. Brzyski. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Robi się niebezpiecznie. Mocne, wysokie wybicie. No, będzie gol. Piłka w siatce. Brawo. Remis. Dzięki tej bramce powrócili do gry, bowiem mamy remis w tym spotkaniu. Ślicznie przymierzył bramkarz. Mógł tylko patrzeć, jak piłka wpada do siatki. Gwizdek i mamy rzut wolny. Brawo! Świetnie broni bramkarz. Nie popisali się przy rozegraniu tego rzutu wolnego. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Dobre przejęcie, brawo. Sędzia kończy pierwszą połowę, remis 1-1. Koniec pierwszej części spotkania. Właśnie drużyny rozpoczęły drugą połowę meczu. Remis, ale gdyby nie świetna postawa bramkarza, przegrywaliby to spotkanie.
Obrona wybija, będzie rzut rożny. No, potężna bomba z woleja. Wznowienie gry, po raz kolejny rzut rożnego. Nie dał się zaskoczyć. Świetnie wyłapał piłkę z rzut rożnego. Ależ wspaniała interwencja. On ciągle sam broni remisu. Dobrze, z prawej strony pokazuje się partner z drużyny. No, gdyby nie spudłował, a tak remis. Wyraźna zmiana taktyczna. Mamy remis w drugiej połowie spotkania. Trener zdecydował się na wprowadzenie gracza ze świeżym zapasem sił. Rdoliak. Legia rozpoczyna od rzutu z autu. Michał Kucharczyk. Wymieniają piłkę między sobą. Gwizdek sędziego, rzut wolny dla Legii. Może ten nowo wprowadzony zawodnik pomoże swojej drużynie w zwycięstwie. Mamy wciąż remis. Prawie, ale nie opanował piłki. Dobrze się pokazał. Dobra okazja. No tak. Żenada, naprawdę żenujące uderzenie. Jakub Kosecki. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Spójrzmy na statystyki i zobaczmy posiadanie piłki. Żaden z zespołów nie przeważał wyraźnie. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Jakub Kosecki. Wybiega na pozycję. Sędzia liniowy pokazał, że piłka opuściła boisko i za chwilę rozpoczęcie od własnej bramki. Kucharczyk. Dobre przejęcie podania w środku pola. Piłkarz nadal leży na murawie. To mi wygląda na naciągnięty mięsień. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Rdoliak. Ładnie wymieniają podania. Już blisko pola karnego. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Ciekaw jestem, niewiele do końca. Czy skończy się to remisem, czy też ktoś zwycięży? To wykorzysta. Spokojne wyjście i pewna interwencja bramkarza. Ale jeżeli chcą wygrać ten mecz, muszą przestać podawać piłkę do bramkarza. Brawo, ładnie odebrał.
Atak Legionistów. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. Koniec regulaminowego czasu gry. Remis. Rozpoczęli pierwsze z 15. Dodatkowych minut. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Szansa! Broni i grają dalej. Bartosz Bereszyński. Dobre przejęcie, brawo. Michał Kucharczyk. Szansa dla Legii. Kucharczyk. Ależ podanie jest okazja. Będzie strzelał. Bramka. I to oni teraz prowadzą w tym meczu. I mamy pierwszą bramkę w dogrywce. To może być zwycięska bramka. Wszyscy są tak zmęczeni, że ciężko będzie odrabiać straty. Legia Warszawa prowadzi w tym spotkaniu. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Czy to uderzenie w stronę bramki? Ależ znakomicie obronił. Wygrywają jedną bramką, będą teraz mieli rzut rożny. No i jeśli wykorzystają stały fragment gry, to rozmiary zwycięstwa będą bardziej okazałe. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Ciekaw jestem, kto wyjdzie zwycięsko. Jeszcze 15 minut. Druga połowa do gry. Bramkarz spokojnie łapie piłkę. Zupełnie niegroźny był ten strzał. Czy to wykorzysta? Strzela! Piłka w rękach bramkarza. Czyżby tylko bramkarz wierzył jeszcze w zwycięstwo? Chyba tak. Podniesiona chorągiewka, spalony. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Ależ walczą o piłkę. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Z tego podania może być bramka. Wymieniają piłkę między sobą.
No i zgranie w pole karne. Zagranie głową. Znakomicie obronił tę główkę. Tom może się z tego... Zdecydował się na strzał. Minimalnie niecelnie. Wiedział, że musi trafić, jednak nie zdołał umieścić piłki w bramce. To 20 minut morderczej, wyczerpującej walki właśnie dobiegło końca.